Jesteśmy już na piątej jubileuszowej edycji Karpiarze Martynce. Cel wiadomo, jaki jest, zbieramy pieniążki na rehabilitację Martynki. Piąty meeting jubileuszowy Karpiarze Martynce odbywa się na Jeżynie, na łowisku Jeżyn. Jest to zbiornik polodowcowy o powierzchni około 40-45 hektarów. Jest duża wiata z zapleczem gastronomicznym tam. Jest tutaj domek, gdzie jest bieżąca woda. Może tam Martynka korzystać z tego, tam nocuje tutaj na tym domku. Jest bardzo wielkie działka tutaj zagospodarowana przez gospodarzy. No i miejsce jest naprawdę bardzo kameralne, jeżeli chodzi o wędkowanie. Łowisko jest całkowicie bezpłatnie udostępnione, dlatego też wszystkie wpisowe, które pieniążki są wpisowego, idą bezpośrednio na subkonto Martynki, które ma w fundacji. Także jesteśmy zwolnieni z jakichś opłat tutaj tego łowiska, także mamy to całkowicie gratis. I mogę teraz już mogę powiedzieć, bo już jestem pewny na 100%, że stowarzyszenie, przyjaciele, jutrzenki wyrazili zgodę, że szósta edycja Karpiarze Martynce będzie w tym samym miejscu o podobnym czasie, 22 sierpnia bodajże, mamy tak zapisane. Także mogę już teraz powiedzieć, że szósta edycja odbędzie się też tutaj na łowisku Jeżyn. Akurat na tym meetingu nie ma tutaj takiego mocnego spięcia, że tak powiem. Wszyscy przyjeżdżają i mają tu jeden cel, żeby wesprzeć Martynkę. Naprawdę niektórzy razem siadają gdzieś tam obok siebie. Wcześniej tu sędzia tu ustalił z nimi. Były takie stanowiska, które były do zabrania. To są stanowiska, które trzeba niestety dowieść tam zawodników i powybierali sobie wszyscy zgodnie. Nie ma żadnej jakiejś rywalizacji, jeżeli chodzi, żeby ktoś tutaj, że ktoś chce na siłę wygrać, tak, tą imprezę, bo tutaj wszyscy są zwycięzcami na tej imprezie. No wiadomo tutaj, że chodzi o naszą Martynkę, o jej przyszłość, o rehabilitację, zwłaszcza żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, żeby miała zapewnione leczenie i intensywną rehabilitację, turnusy i sprzęt. Wiadomo, dzięki tym meetingom Martynka może się rozwijać i cieszyć się zdrowiem, jakim ma. Są to intensywne rehabilitacje, dosyć drogie turnusy, ale które przynoszą bardzo dobre rezultaty. Także kto obserwuje, widzi Martynkę, także każdy widzi, że te postępy idą do przodu. No, dzięki tym meetingom po prostu możemy realizować nasze plany, tak? Żeby Martynka była, jak to się mogła mówi, stawiać czoła takim przeciwnościom codziennego dnia i wyzwaniom. Takie hasło nasze w drodze do samodzielności, tak? Przede wszystkim chcielibyśmy bardzo mocno podziękować sponsorom, tak jak wcześniej wspomniałem, że bez nich nie byłoby tej imprezy.
Naprawdę nagród jest bardzo dużo. Sponsorzy dopisali jak zawsze, że tak powiem. Ale są osoby prywatne, które nam pomogły też zorganizować ten meeting, czyli są osoby, które sfinansowały nam catering. Robert Maciejewski, Adam Stolp, oni się razem połączyli, którzy ufundowali nam wczorajszy catering. Mogliśmy tu sobie zjeść, posiedzieć. Dodam jeszcze tak, Przemek Bździuch organizuje co roku grilla, także no bez ich wsparcia też byłoby nam ciężko zorganizować jakiś poczęstunek, czy żeby w ogóle no, tutaj wszyscy zawodnicy, którzy przyjadą, żeby się poczuli jak w domu, tak?